wyznaczone miejsca zajmują kopalnia honorowa, potem sztandarowy brat z orkiestrą wojskową ze Szczecina. Kompanię honorową wystawił 12 batalion dowodzenia Ułanów Podolskich. Ćwiczenie będzie ćwiczeniem wymagającym dla sztabów, dla dowódców i dla żołnierzy. Ono naprawdę jest ćwiczeniem, które jest bardzo blisko realiów, które mogą nas spotkać. O wysokim tempie szkolenia 12 Dywizji świadczy fakt, że nawet tak ważna i doniosła chwila jak przyjęcie obowiązków dowódcy dywizji nie odbywa się na salonach, ale właśnie tutaj na poligonie. Tak, panie generale, wygląda szkolenie w 12 Dywizji? I mam nadzieję, że również na zakończenie ćwiczenia RYŚ 15 pan generał będzie miał i obraz, ale i wielką satysfakcję z obserwowania wyników tego ćwiczenia.